Nie, no ja jestem po prostu rozwalony, zatrwożony. Najstarszy w rodzinie, rozdzielił ryż. Moja pierwsza wielka ryba. I tutaj jeżdżą motory, myślę, że będziemy to dzisiaj kurwować. Przyjadzie. Xin ciao. Xin ciao. Witamy przy środzie. Jak zwykle przy tej naszej ulicy, tutaj dużo się dzieje. Ale to już chyba jest ostatnia nasza ulica po raz ostatni. Ostatnia. Tak, idziemy na posilić się. Hello, hello. No i zdecydujemy co dalej, czy... Ale to jest breja. No jest. Czy zostajemy w tej miejscowości, czy jedziemy do jakiejś, która jest niedaleko stąd? A może pojedziemy na północ? No takie miłe dilematy. Dilemat. Ale fakt dilemat. Jest też taki, że ty masz dzisiaj jakiś tam temat pracowy do zrobienia. No potrzebuję dostęp do internetu, żeby w miarę szybki. Tutaj bardzo fajny jest ten internet, bo ściąganie, wysyłanie około 30. O kurde, tak jak pan pomaga pchać. Oryginalnie. Ściąganie i wysyłanie około 30 mega, także rewelacja. Dlatego bardzo możliwe, że dostaniemy tutaj jeszcze jedną nockę. Pytacie, jak my planujemy dzień? No właśnie tak, no nie ma czegoś takiego, że my dzień wcześniej się zastanawiamy, co my jutro będziemy robić. Wszystko wychodzi tak raczej spontanicznie. Oczywiście, jak jedziemy na, jak to powiedzieć, jakieś tam konkretne miejsce, no to jak przybywamy, wrzucamy do map Google'a i wyszukujemy jakichś smaczków, co tam jest fajnego w okolicy. Więc w ten sposób to wszystko jakoś dzieje na bieżąco, ale posiłkujemy się właśnie mapami Google'a, posiłkujemy się. Czasami nam lokalsi coś podpowiedzą, a czasami na czuja po prostu. Tak, idziemy, aż w końcu trafiliśmy. Xin ciao. I dzisiaj będziemy próbować coś nowego. Jest to taka zupka, kiełki. Okej. Z makaronem. Jeśli chodzi o mięso, to widzę, że tam są jakieś kawałki ryby i chyba wieprzowina. Mamy zupy. Zupa będzie nas kosztowała 20 tysięcy dolarów. Idę poprosić o więcej limonki. Oj. Nie wiem, czy pani się zdenerwowała? Chyba jej koleżanka została zjebana. Chcemy wam pokazać, jak często i gęsto wąskie uliczki są w Wietnamie. Jeżdżą motory, no z wiadomych względów auto się już nie zmieści, ale jeżdżą ale motory, motorami, mieszkają tutaj ludzie. Oczywiście. Xin ciao. Ja oczywiście zbuta. A tak wygląda zabawa i rozrywka Wietnamczyków. Sala kinowa. Dźwięk rzeczywiście niezły, duży telewizor. Co się tak uśmiechasz? Co za efekty specjalne. Grubo, można się poczuć jak w kinie. Ale głośno jak cholera to. I tak spacerując trafiliśmy, zahaczył nas pan i proponuje nam snurkowanie, wycieczki. 5-6 hours. And how many snorkeling spots? We start Cook Island 15 minutes. Yes. To jest zawsze zabawne, że wyłapują takich białasów jak my i proponują im różne atrakcje. Zresztą akurat bardzo mi odpowiada, bo myślałem o snorkowaniu. No i skończyło się na tym, że pokaże nam, co to jest za łódź.
się ocenimy. Okej, okay, czyli jeśli mielibyśmy się zdecydować na pływanie, to... This one? Yes. Okay, and start at 10? Yes. And finish around 4? No, 10 a.m. start or 2 p.m. So, boom. Yes. Czyli 4 godziny. To look the include of food. Mm-hmm. But this is only going around, or you have snorkeling, you have equipment to snorkeling? Yes. Okay, and snorkeling 2 times? 2 times. 2 times? Yes. 15 minutes and 15 minutes. No dobra, czyli by to wyglądało w ten sposób, że jak popłyniemy tą łodzią, pływa się 4 godziny, są 2 miejsca, gdzie się snorkuje, gdzieś przy jakichś wyspach, po 15 minut. A tu widzę, że przygotowują w tej chwili żarło. Okay, so can we go now? Yes. We can go right now, yeah? Stoję przed hotelem, oczywiście już jestem gotowy, żeby dotrzeć na miejsce, na łódź. Miało być za 5 minut, mieliśmy być z powrotem według zapewnień Aleksandry, jak to powiedziała, mówi za siebie. Wy też takie macie kłopoty z dziewczynami, kobietami? Jesteś, kochanie. Tak, dałem. Jaka ty jesteś szybka. Ciekawe, czy odpłynie nam statek. Myślę, że nie. Tam powiedział, jak do niego dzwoniłem, macie być teraz. Kupujemy banany? Nie. No i co? Łajba, którą wam pokazywaliśmy, którą mieliśmy płynąć, odpłynęła. Ale nie szkodzi. Tutaj jest ruch. Non-stop, jest już kolejna ekipa. Nie minęło 5 minut, może 10. I już widzicie, zebrała się grupa i... A właściwie przywiózł im autobus. I płyniemy w kolejnej wersji. Tak, jest to atrakcja super turystyczna, ale no, obczajmy, zobaczymy, czy w ogóle warto. Nie. Hello. Siedzimy już na łajbie. Start fishing. Yeah, let's go fishing. Idziemy zobaczyć, jak się łowi ryby. Zabierają tutaj takie jakby powrotki, coś. Nie, jest po prostu żyłka z haczykiem. Z jakimś jedzonkiem. Pewnie dla nas nie starczy, stając życie. Czemu? Widziałam właśnie. No, wydaje mi się, że dla nas nie ma. Na co? Nie każdy będzie łowił. Ci, którzy chcą. Dobra, Ola będzie łapała rybę. Ola, co będziesz łapać? Nie wiem. Jakiś zarzut konkretny? Wiesz co, no pan chyba robił jakieś tam... Prezentacje, jak to się robi, no. Myślę, że po prostu... Jakbyś to zrobił?
płaszczka. Nie. Co rzucasz? Pierwszy rzut niezbyt udany. Dobra, mam nadzieję, że niczego nie złapię. Zobaczcie to, jaką mamy. Moja pierwsza wielka ryba. Pierwsza złapana samodzielnie w życiu. Tak. No. Mamy rybkę. Gratulacje, teraz trzeba ją ściągnąć. Wiesz, jak to zrobić? Nie, ale ty to zrobisz. Trzymasz rybkę. Let go. Ja, let go. Trzeba jej to wyciągnąć. No to... Nagrywasz to? Tak. Mariusz. Jaki ty jesteś kochany, dasz radę? Ajajajajaj. Mocno ją zaczepiłaś. Okej, puszczamy. Uwaga. Bye bye, złota rybko. Popłynęła. Trzyma tu proszę jakie... Jakie połowy? Mamy tutaj ciekawostkę. Tak, mamy jeżowce. I ja chcę je teraz spróbować. Za to się płaci. Jeden taki kosztuje 20 tysięcy dongów, czyli 3,60. A ja jestem ciekawa ich smaku. Więc bardzo chętnie spróbuję. Zobaczcie, tak wygląda skorupa. Wszystkie już te kolce zostały powycinane. A w środku jest, nie wiem co to jest, mięso nazwijmy to, na brzegach. W środku już widzę, że są orzeszki i chyba szczypiorek. Jest do tego sos. I uwaga. Sos jest taki lekko ostry, trochę kwaśny. Jakby majonezowy troszkę. I pan powiedział, że to trzeba wszystko zmieszać. Mięso przebija mi po prostu takim morskim smakiem. Nie jest to ani jakoś tak w konsystencji... nie wiem, wyobrażam sobie, że to będzie coś a la jakieś muszle, tak? Ale nie, nic z tych rzeczy. Fajnie przebijają się tutaj orzeszki i szczypiorek i ten sos. Myślę, że to dodaje bardzo dużo smaku, ale... To robi robotę pewnie dobrą. Tak, ale samo w sobie... spróbować. W konsystencji może trochę mięso kraba, ale tylko w konsystencji, a smak jedyny w swoim rodzaju, nie potrafię go opisać. Przebija mi ewidentnie taki morski posmak. Co mówisz? Tak, tak, czuć takie bardzo świeże owoce morza. No i to co powiedziałaś, te orzeszki, szczypiorek i... No myślę, że jak tak na spróbę... No, fajnie, fajnie, że właśnie nie całe danie, tylko na spróbę, bo szczerze mówiąc nie zapałam jakąś miłością do tego na ten moment. Spróbuję jeszcze pewnie z dwa razy kiedyś, ale no ciekawy, bardzo oryginalny smak. Tak. Pora, no 13. I muszę powiedzieć, że na bogate. Jak sobie wspomnę nasz przedni rejs, tak, to było Halong, tak? Tak, Halong. Tak, też kupiliśmy wycieczkę i wiecie jaki był numer? Ludzie, turyści też dostali obiad, ale to było po prostu, można powiedzieć, opłaty, a cała załoga miała wyżar na tyłach.
że aż się nam słabo zrobiło, bo dla nas po prostu było za mało jedzenia. I to nie, że było na przykład dużo tych turystów, wcale tak nie było. Ale tutaj część ludzi zaczęła się buntować i tam męczyć tego tour guide'a. Ale nic z tego nie wiesz. No dobra, my teraz jemy, bo na Badin. Ja bym chciała to tylko skomentować, że bardzo interesujące jest to, że widzicie, jest jedna Micha Ryżu. Każdy ma swoją indywidualną miseczkę i też dostał głowa, można powiedzieć, najstarszy w rodzinie, rozdzielił ryż i teraz każdy sobie indywidualnie dobiera, co chce na ten ryż. Mariusz oczywiście trochę zbeształ tą całą tradycję, bo zrobił to po swojemu, ale generalnie tak to właśnie wygląda, że każdy dobiera na swój ryż ten dodatek, jaki aktualnie je. Fajne to jest, podoba mi się. Poznaliśmy Jędrzeja... No sorry, ale już będziesz we blogu. Jestem nagrany. Tak, już będziesz nagrany. Poznaliśmy Jędrzeja, który podróżuje motorem po Wietnamie. Teraz akurat ma tydzień urlopu, zresztą podobnie jak my, i byczenia się. I ma ciekawe informacje, bo jeden z naszych widzów czy widzka pytała, jak to jest z wypożyczeniem albo kupnem motocykla. To mamy z pierwszej ręki informacje. Tak, mamy informacje z pierwszej ręki. Wypożycza. Przypomnisz, jakie to były te motory i ile za nie płacisz? Pożyczyliśmy w Saigonie motocykle Sufat. To jest Honda Win, robiona w Wietnamie na licencji Hondy. Motocykle mają 110 cm pojemności. Ale powiedz mi, to jest takie coś bardziej jak skuter? Nie, czy... to jest motocykl. To jest motocykl. To nie jest motocyklo-skuter, to jest typowy motocykl. Czyli nie masz manualną skrzynię, tak? Tak, rozłożone 4 biegi. Ciężkości i w miarę dobrą amortyzację. Aha. Motocykle były spoko, to znaczy miały 3 wady. Po pierwsze nie przyspieszały, nie hamowały, a po trzecie niespecjalnie skręcały. Nie, no to idealne. Więc idealny motocykl do podróży po Wietnamie, ale wszyscy na tym jeżdżą, poza tym jest łatwo je zreperować. Na szczęście się nie psuły, ale wymiana oleju czy tam na smarowanie łańcucha nie sprawiało żadnego problemu. Pożyczyliśmy je w hostelu. Spaliśmy w New Saigon Hostel i tam obsługa tego hostelu bardzo sprawnie załatwiła. W ciągu 2 godzin przyjechały 4 motocykle i już po prostu pojechali od razu. Nie było żadnych problemów. I generalnie, stan techniczny tych motorów, jak oceniasz? Lekko używane, ale okej. Dała radę. Wiadomo, no, jeżeli się pożycza motocykle, to firma, która wypożycza, nie ma ochoty, żeby je zostawić w trasie i potem mieć problemy, więc było spoko. Jędrzej, jeszcze cena, bo to 150 tysięcy dongów, czyli 30 zł za dzień, więc żeśmy płacili. Mhm. I wypożyczyliście je na jaki czas? Na 3 tygodnie. 3 tygodnie. Zostawiliśmy jeden paszport w zastaw, nie płaciliśmy kaucji. Okej, okay. Dobra. New Saigon Hostel tak działa, bo w innych miejscach trzeba czasami płacić. No. I to jest właśnie w Saigonie. W Hanoi są firmy, które trochę bardziej profesjonalnie do tego podchodzą, mają jakieś tam zachodnie motocykle. My chcieliśmy jeździć na motocyklach, które można naprawić. Naprawiać na miejscu. No jasne. Więc tak to wyglądało. Z policją nie było problemów na całej trasie, bo to też chyba warto to powiedzieć. No, nie? No pewnie. Policjanci, którzy nie mówią po angielsku, cię nie zatrzymają. Poza tym policjanci, którzy w Wietnamie nie mają prawa cię przeszukać. Obcokrajowców nie mają prawa przeszukać, jest nowe prawo, w związku z tym można też wozić substancje różne ze sobą. No. A prawo jazdy? Coś takiego trzeba mieć? No właśnie, okazuje się, do tej pory Wietnam nie respektował międzynarodowego prawa jazdy, okazuje się właśnie, że zaczęli respektować, więc warto to sobie w Polsce zrobić. To w każdym urzędzie gminy można tak, sobie załatwić. Tak. Chyba stówkę kosztuje, bo to warto to wziąć, o czym się przekonałem już nie podczas wycieczki na kontynencie, tylko teraz na wyspie, bo zatrzymała mnie wczoraj policja. I zapłaciłem 3 miliony dongów, czyli 500 zł za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, bo tam 20 km na godzinę, plus brak prawa jazdy. Czyli kara bym powiedział, że uczciwa i zasłużona. No, nie chcieli panowie łapówki, było wszystko spoko i gadali po angielsku. Byli w stanie mi wszystko wytłumaczyć, więc miło. Nawet w takich sprawach nie można się przywalić specjalnie. No, ale trzeba przyznać, że te 3 miliony dongów kary, no to tak jak na Wietnam chyba sporo, co? No jak wszędzie sporo, no ale brak prawa jazdy i przekroczenie znacznej prędkości w obszarze zabudowanym to jest znaczne przewinienie, więc jakby... No wiadomo, lepsze to, aniżeli miałbyś iść... Nie mam pretensji. Do więzienia na przykład. Właścicielka hostelu, w którym mieszkam, mówi, że tutaj na tej wyspie policjanci są paradoksalnie uczciwi. O, to że fajnie. Tutaj nie biorą łapówek, że są czyści, więc
to też... No i to potwierdzasz, bo tam no, próbowałeś coś im. No, chciałem postawić obiad, chciałem zapytać się, czy nie ma jakiejś opłaty do uiszczenia na miejscu, którą mógłbym załatwić w dolarach, w gotówce, tutaj tak. Nie bardzo chcieli. Więc... A powiedz mi jeszcze pytanie, bo mówisz o tym motorze, który wypożyczyłeś na Fukok, ile on kosztuje wypożyczenie tutaj? Tutaj 120. 120. Tylko to pewnie jakiś taki skuter albo no, coś no tam, i warto się od razu, jakby jak planuje się podróż po Wietnamie, mieć świadomość też tego, że standardową procedurą dla kolei wietnamskich jest przesyłka motorów. Aha, czyli jakby co to można wsadzać? To jest bardzo proste, trwa z północy na południe, jadą te motocykle około 8 dni. To znaczy nie ma tak, że z dnia na dzień przyjdą, bo one jeżdżą pociągami cargo, tak. Natomiast obijają je w skrzynie, spuszczają paliwo, wijają w tam... Są sensownie zabezpieczone, tak? Są zabezpieczone i za transport z północy na południe zapłaciłem równowartość 100 zł, więc to powiedzmy sobie mniej niż za benzynę, którą bym wydał jadąc. To też można sobie zaplanować jakby podróż tutaj sobie planując. Benzyna jak wypada? Nie wiem, niezauważalnie, ale tak bym powiedział. Ma paliły 3 litry benzyny na 100 km, a benzyna kosztuje 3 zł za litr, czyli 10 zł za... Dobrze, 10 zł za 100 km. Więc powiedzmy sobie, że jest to niezauważalne. Właśnie, ja jeszcze pamiętam, że były takie pytania, czy jest na przykład możliwość wypożyczenia albo kupna motocyklu, powiedzmy właśnie w Ho Chi Minh, a później sprzedaż w Hanoi. Zapewne czy tam, jest. Czy tam zwrot? Zapewne jest, natomiast ja na to nie miałem czasu. To znaczy, to jak ktoś przyjeżdża sobie na parę miesięcy i ma w nosie, tak, no to spoko, to może sobie tak załatwiać, to wiadomo, przeoszczędzi albo nie przeoszczędzi, ryzyk fizyk, tak poczeka 10 dni, może ktoś się znajdzie, kto kupi, tak? Wietnamczyk nie kupi, dlatego że nie ma się papierów. Nie mogę jako obcokrajowiec kupić papierów, w związku z tym i tak jadę bez papierów, bez ubezpieczenia, bez niczego. Jeżdżą tak Brytyjczycy, bo się spotkali, jeździ Amerykanie też w ten sposób, no my chcieliśmy wypożyczyć się od początku. No, spoko. Czyli co, te motocykle, co macie, którymi się poruszacie, one są z ubezpieczeniem? Są z ubezpieczeniem, z papierami teoretycznie też. I chłopaki, moi kumple, którzy jeszcze jadą na motocyklach, na chwilę od nich odłączyłem, żeby tutaj sobie popływać, zabierają je do Polski. Co ty? Tak, już załatwiliśmy kontener i trzy motocykle jadą do Polski, żeby... Bo są takie fajne... Jaka to jest kasa wtedy? 700 zł za motocykl. No nie gadaj. Wysłanie kontenerem z ubezpieczeniem, ze wszystkim, no oczywiście plus dojdzie do tego odprawa cenna, tłumaczenia przysięgłe, wszystko, ale chodzi o to, żeby sobie do tak powiem, Muzeum Motoryzacji motocykle, które przejechały cały Wietnam, jak w prawdziwym Top Gear Vietnam Special, zabrać. Super. Super. No. No, w każdym razie warto przyjechać i stanowczo warto zrobić szybko, dlatego że budują autostrady, budują coraz szersze drogi, więc jak ktoś chce pojechać drogą do przemieszczania się czołgów wybudowaną pod granicą laotańską, która się nazywa Ho Chi Minh Road, to warto to zrobić teraz. Tak. No, drogi. Coś o tym wiem. Tak, drogi są przepiękne. To tak, już seta idzie, tak? Cały czas jedno ujęcie i tak, głos oraz... Twój cały wywiad, słuchaj. Jest super, pozdrawiam wszystkich. Tak, Andrzeju, bardzo dziękujemy za wywiad. Już po naszej wycieczce. Jak było? Bardzo fajnie, aczkolwiek snurkowanie nie zachwyciło. Co prawda w drugim punkcie, bo były tylko dwa punkty do snurkowania, w drugim punkcie nie braliśmy udziału. No obiad był tak dobry, że się po prostu nie dało. Przynajmniej tak. Ja nie byłem w stanie chodzić pod wodę. No i spotkanie z Jędrzejem, z panem Mingiem i jego rodziną, bardzo tak. Fajnie. Właśnie czekamy, żeby się z nimi pożegnać. I uciekamy już. Ile zajęła cała... A którą mamy? Jest 15. To było 10, nie? Wypływaliśmy. 10 z hakiem. No. W Wietnamie wszystko zmienia się szybko, jak w kalejdoskopie. Dzisiaj? I już ta droga, którą normalnie podróżowaliśmy, jest zamknięta, są rozkopy, wykopy i... Dzisiaj rano tędy jeszcze przechodziliśmy, a po południu nie ma przejazdu. Rozbudowa. Postanowiliśmy teraz uderzyć gdzieś do kafejki na kawę, bo wczoraj nie piliśmy kawy, więc tak, już mamy nieodpartą ochotę. Szukamy jakiegoś łakocia. Dokładnie, ale zanim tam trafimy i będziemy spijać ten boski napój.
to chcielibyśmy znaleźć coś słodkiego. A tutaj co? No tutaj dziura i dupa. Możemy też wziąć takie te. Ale one chyba nie są. To tu pani ma. Jedziemy dalej. Tu ma pani na przykład pączki. To sprytnym sposobem trafiliśmy do kramu, w którym sprzedają cze. I właśnie pani szykuje mi tutaj deser. Różne żelki, widzicie? O, nawet kawałek buriankę dostaniesz. O. To ja też tak jestem. Siedzimy już w kafejce i zajadamy się właśnie wspomnianym cze. Mamy też bańplan, czyli deser, to nazwijmy to waniliowa pana Kotta z kawą. Zamówiliśmy też kawę po wietnamsku z lodem i z mlekiem. Co ciekawe, ten lód dostarczany jest oddzielnie, osobno. A ja dostałem szklankę i tutaj mam herbatę. Ja już myślałem, że dzisiaj nie będziemy na rowerze jeździć, a jednak się śmieję, że nawet jak mamy taki dzień, teoretycznie laby, gdzie nie jeździmy. No i tak zawsze ileś tam kilometrów zrobimy. Tak. To miałeś wewnętrzne postanowienie, żeby cię nie wsiadać na rower? No właśnie tak się zastanawiałem, czy dzisiaj w ogóle wsiądziemy na rower. Ale nie dlatego, to, że mi źle, albo że jestem zmęczony, tylko... Tak, tak po prostu myślałeś. Może ci powiedzieć, że mi jest doskonale, jak się na mój rower. Miło słyszeć. Tak, od razu wiatr we włosy. Ta my wolność. Po prostu to lubimy. Tak. Bez dwóch zdań. Hello! Tym razem chłopak znalazł ośmiorniczkę. O. Pokaż. O, ma śmieszne te. O! O. Nie, no ja jestem po prostu rozwalony, zatrwożony. Przyszła baba, która mieszka obok, przyszła z wielkim workiem, wypieprzyła śmieci do morza, zwinęła worek i poszła do chaty. Bez komentarza. A w sumie tutaj nie mniej ciekawy widok. Pan właśnie przypłynął tą tratwą. Ma ze sobą wiosełko. I wygląda to, że idzie do chaty. O, ale ciemne chmury. Tamten worek przy tych dzieciakach to też są śmieci. Przed chwilą pani wyrzuciła. Kurde, no wierzyć mi się nie chce. Fatalnie. Ciao. Pani nas przywitała. A my na Gwarnej ulicy jemy zupę pod tytułem Bum. Makaron ryżowy, tu jest trochę wędliny, trochę mięsa. Jest, widzę też galaretka z krwi. Widzę, jest też wonton. Miks elektronik. Z tego miejsca się z wami żegnamy. Chciałam tylko jeszcze pokazać wam piec, na którym pan gotuje, stanek właśnie gotuje się zupa i dodatkowo bilard. Jest to według nas jedna z częstszych rozrywek, dobrze powiedziałam. Poza karaoke. Poza karaoke w Wietnamie. I z tego miejsca... Papa. Papa, pada deszcz. Dziękujcie, lajkujcie, szerujcie. Pa. Jak myślicie?
kurde, to mi wygląda na... W Wietnamie w miarę prosto jest zamówić jedzenie. Na grzbiecie sierść rośnie. O tak.